313,5 km i wskazówka właściwie już na czerwonym polu, czyli pewnie za moment zobaczę rezerwę, a i tak właśnie jedziemy do Poznania, więc muszę zatankować. Więc sprawdzimy od razu, ile wyszło, ale na pewno dużo. Głównie miasto, trasy z tych 300 km było może z jakieś 100 km. No i głównie miasto i trochę w tym też było takiej zabawy, tam dawałem się przejechać komuś tak dalej, to wiadomo było ciśnięte do oporu. A w ogóle, nie wiem czy też tak macie, ale zawsze mi szkoda jak zatankuję do pełna. Wiecie, i mówię sobie, no teraz będę jeździł powoli, żeby tego baku nie wyjechać tak szybko. No i tak przez chwilę jeżdżę, bo fajnie wygląda jak jest wskazówka na pełnym zbiorniku. A jak jest tak jak teraz i wiem, że i tak jadę zatankować i w sumie i tak będę lał do pełna i tak, no to wtedy, to teraz już można dawać, tylko że no nie mam gdzie akurat właśnie, szkoda. A nic nie jedzie, to zrobię sobie miejsce. Trzeba czasami przepalić też. O! Rezerwa. Nie, raczej. Zatankowane, tak jak widzieliście, albo nie widzieliście, nie wiem, 52 litry, 57, 275 zł, 98 werwa z Orlena. Ile to wyszło? Właśnie o dziwo, kurde, aż zdziwiony jestem, bo według komputera, może to zgaszę, wyszło 16,5 litra równo, średnia, średnie spalanie z 315,5 km. 16,5 litra, a według kalkulatora i paragonu z dystrybutora i tak dalej wyszło 16,66, czyli mega, o właśnie teraz się zwiększyło na 16,6, czyli praktycznie idealnie komputer pokazał to, co wyszło w praktyce. Co prawda to średnie spalanie dosyć mocno się zmienia jak się jeździ, teraz w sumie akurat tak wyszło, że pokazało idealnie dobrze, podczas jazdy tam różnie to bywa, czasami więcej, czasami mniej. Więc tak czasem nie do końca można to zobaczyć, ale no kurde, wychodzi na to, że komputer bardzo dobrze to sobie przelicza. Mimo że dosyć różna była jazda, była i trasa, i w większości miasto, i spokojnie, i ciśnięcie, i tak dalej. Także o dziwo całkiem dobrze pokazał to wszystko. No, 16,6 takie mocno mieszane, samo ciśnięcie to będzie pewnie z 20, samo miasto będzie pewnie i z 18. A sama trasa, to sprawdzę w przyszłym tygodniu jak będę jechał, to też będę wszystko pokazywał, ale liczę, że tam może do 13, może nawet do 12, nie wiem, liczę, że sporo zejdzie. Poniżej 15 na pewno, jestem pewien, że poniżej 15, im więcej poniżej, tym lepiej, no ale to sprawdzimy, tak jak mówiłem, w przyszłym tygodniu to wszystko też będę pokazywał, nie ma problemu. No a tymczasem znowuż jedziemy do kina, do Poznania, także za chwilę i tak sporo z tego tankowania niestety ucieknie. Szybka nawijka, bo została mi zdrawka, która jest do dzisiaj. No, ogarnięte, bo leżało w aucie jeszcze po poprzednim właścicielu i dzisiaj ostatni dzień był. A, pewnie nie widać, ale ledwo do Poznania żeśmy wjechali, już z Maserati można się ustawić. Nie, to co u nas. Korki. Na które piętro? No, na samej górze jest kino, ale nie wiem, chcę tak wjeżdżać. Wibruje ten wydech, trzeba go definitywnie na przelot zrobić.
No, także najlepsza część tego kina już zaliczona. Kina? No, wyjazdu do kina. To. Dobra, ten kabel. W ogóle to nie wiem, czy to było widać. Co? Ale ten pistolet na stacji benzynowej był jakiś zepsuty, bo musiałem z 20 razy dociskać, bo ciągle odbijał, jakby był pełen. Nie wiem, czy po prostu paliwo się tak pieniło, że on ciągle myślał, że jest na pełno już, czy jest zepsuty. Ale był wkurzający. Jesteśmy na dobrym poziomie. Ogólnie z tym spalaniem to nie wiem, jak będzie, bo się średnio udało jechać powoli. Trochę się udało, ale nie do końca. Możecie zobaczyć na Instagramie, więc... Jak ktoś ma Instagrama, to może mnie zaobserwować. Tam też czasem wrzucam takie rzeczy z samochodem i nie tylko i w ogóle. Także, no, prawie się udało. Właśnie obejrzeliście, jak mieję ręce. GG. Co GG? Oglądają, jak mieję ręce. Pasek wtedy i to dopiero brzmi. O, koniec, też padł. Podoba ci się jeżdżenie po parkingach podziemnych? Nie bardzo. Ale nie skomentuję tego w ogóle. No, fajnie. Trzeba będzie zrobić ją głośniej jeszcze kiedyś, ale to może za miesiąc dopiero. Co sądzisz? Nic, nie ważne. Powiedz lepiej, jak ci się film podobał, bo byliśmy generalnie na filmie Mayday, tym nowym polskiej komedii. To może powiedz ty, co myślisz o filmie, bo chyba cię bardziej interesuje. No, był spoko. Co? Był spoko. I coś jeszcze? No, śmieszny. No, taki dosyć śmieszny, no może nie jakoś super mega śmieszny, ale ogólnie fajny, no taki, żeby sobie iść obejrzeć. Także no, jest prawie 23, piątek i lecimy do domu, tyle. Patrzcie, jak stylowo można ładować telefon. Oczywiście AliExpress, bo cóż by innego. Czyli patrz na drogę, bo jest zakręt. Aha. Dobra, zatrzym to. Bo siarę robisz już. Bo chcesz walnąć barierki, to ty wtedy zrobisz siarę. Okej, jesteśmy w domu, dotarliśmy. Pogoda taka średnia, ciągle pada dosyć mocno. Autko spisuje się póki co jak na razie bez żadnego problemu, z czego się cieszę. Mam nadzieję, że tak będzie jak najdłużej. Jeśli chodzi o opony, no teraz jechałem tam 100 km już trasą.
taką szybszą, więc faktycznie zacząłem słyszeć jednak różnice, są dosyć głośnie, szumią po prostu, nie? Jak te zimówki, tym bardziej takiej klasy. Ale no nie jest to nic takiego strasznego, co by po prostu przeszkadzało jakkolwiek w jeździe. No także jestem w stanie pogodzić się z tym. Dobra, a teraz po co ja tu w ogóle jeszcze jestem o tej godzinie w tym aucie i czemu na miejscu pasażera? Tak jak mówiłem, to gówno przylepiane oczywiście odpadło i odpadało już parę razy. Potem przez dłuższy czas udało się to jeszcze jakoś utrzymać, ale znowu odpadło i już raczej nie będę próbował tego przyklejać. Po prostu załatwiłem takie fajne gumy. Ona taka przezroczysta guma to jest, tylko ona jest taka dosyć spora, muszę ją dociąć. I ona jest taka mega mocna podobno, bo to nie jest taka zwykła użytkowa, tylko powiedzmy przemysłowa, coś w tym stylu, więc powinna trzymać bardzo mocno. Postaram się to dociąć i dowalić już to tak konkretnie, żeby w końcu to miało sens, ten trzymacz do kabla, bo teraz znowu wisi tu tak bez sensu. I tyle na razie. Jak mi się uda, to pokażę i to będzie koniec tego dnia. Operacja mniej więcej udana. No kabel nadal nie wygląda pięknie, ale przynajmniej idzie wzdłuż słupka, a nie wisi bez sensu tutaj nad drzwiami. To coś przykleiło się całkiem dobrze. Myślę, że już raczej nie powinno odpaść, bo trzyma się dużo, dużo mocniej niż ty na poprzednim rozwiązaniu na zwykłej taśmie. Także wszystko spoko. No, tutaj już nic więcej nie wyczaruje. No i wygląda trochę lepiej, bo tamta taśma dwustronna była biała i z zewnątrz wyglądało głupio. To coś jest przezroczyste, trzymadełko jest czarne, więc nie powinno się już rzucać w ogóle w oczy z zewnątrz. Więc jestem całkiem zadowolony z tego rozwiązania. No nic, spadam montować ten film i do spania. Do następnego. Bajo.